zbliżenia. Małgorzata Rogaty, dzień dobry. Zaczynamy przegląd informacji z regionów. Mobilizacja w szpitalach. Jesteśmy przygotowani na pacjentów covidowych. Liczba zakażeń koronawirusem rośnie. Rozpoczęła się trzecia fala koronawirusa SARS-CoV-2. Tereny pozachemowskie wymienione w krajowym planie odbudowy. Zahamuje to przepływ tych zanieczyszczeń. Trwają konsultacje z samorządowcami. Ten temat po prostu trzeba raz a dobrze załatwić. Specjalne podpory wzmocnią most uniwersytecki. Prowadzimy negocjacje z wykonawcą, żeby ustalić koszty. Prace potrwają kilka miesięcy. Koronawirus nie odpuszcza. 530 nowych zakażeń w regionie i 7937 w kraju. Coraz więcej covidowych łóżek zajętych. Podobnie jest z respiratorami. Szpitale odczuwają już trzecią falę pandemii. Warmińsko-Mazurskie to na razie jedyne województwo, w którym wprowadzono regionalny lockdown. Zdecydowało o tym kilka kryteriów. Po pierwsze, liczba zakażeń koronawirusem. A ta od tygodni również w województwie kujawsko-pomorskim jest na wysokim poziomie. Ostatnie dni to wielu nowych pacjentów covidowych z Golubia do Brzynia. W tej chwili trudno powiedzieć, czy te obostrzenia będą też w naszym województwie. Musimy poczekać jeszcze przynajmniej dwie doby, zanim będziemy mówić o obostrzeniach również w naszym regionie. Powiat golubsko-dobrzyński to taki przykład, bo wzrost tych zakażeń jest również w Toruniu, w Bydgoszczy. O nowych przypadkach zakażeń mówi też prezydent Torunia. Otwarcie galerii, basenów, hoteli czy powrót najmłodszych do szkół i przedszkoli nie pozostały bez wpływu na statystyki. Zachorowań jest więcej w placówkach, dlatego przechodzą na nauczanie zdalne. Wyłączenia właściwie stały się czymś codziennym. Są praktycznie codzienne decyzje o wyłączeniu z obecności stacjonarnej dzieci, czy to w przedszkolach, czy oddziałach przedszkolnych, czy klasach od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych. Ważnym parametrem przy rozważaniu wprowadzenia lockdownu jest też odsetek mutacji brytyjskiej, która jest bardziej zakaźna i dotyka także młodszych osób. A bez wątpienia, mówią epidemiolodzy, jest obecna w regionie. My również w naszym województwie mamy wariant brytyjski, bowiem jak Państwo doskonale wiecie, w ostatnich miesiącach te statystyki w naszym województwie również przodowały co do liczby zakażonych w Polsce. Poza tym mamy lotnisko skomunikowane z Wielką Brytanią. Kolejnym aspektem branym pod uwagę przy stosowaniu dodatkowych obostrzeń jest liczba wolnych łóżek i respiratorów. W regionie na 1519 miejsc dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest 1013. Sprzętu ratującego życie też jest coraz mniej. Do 120 respiratorów podłączeni są pacjenci. Wolne pozostają 33. Jesteśmy przygotowani na pacjentów covidowych, bo mamy specjalny oddział 20-łóżkowy, 9 łóżek intensywnej terapii dla pacjentów z dodatnim wynikiem covidowym i 17 izolatek, czyli pacjenci tam, którzy czekają na wynik, którzy są w trybie pilnym przyjmowani do szpitala. Także my jesteśmy na to przygotowani i na razie nie zmieniamy trybu pracy szpitala. A jakie jest obłożenie łóżek respiratorów? Pełno. Nie ma wolnego miejsca. Lekarze zwracają uwagę, że coraz więcej pacjentów jest w ciężkim stanie. Zbyt długo czekają ze zgłoszeniem się do specjalisty. Próbują sami się leczyć, a ich stan się pogarsza. Gdy trafiają do lekarza, na ratunek jest już za późno. Wiele wskazuje, że jeśli lockdownem będą obejmowane kolejne województwa, to kujawsko-pomorskie może się znaleźć na liście miejsc, w których obostrzenia zostaną przywrócone. Na razie jednak służby wojewody takich planów nie potwierdzają. Tymczasem zespół Polskiej Akademii Nauk do spraw COVID-19 wydał stanowisko, w którym czytamy, że zamiast wyczekiwać końca pandemii, powinno się stworzyć nowe normy społeczne ograniczające szerzenie się zakażeń. Eksperci podkreślają, że w najbliższych latach nie można spodziewać się całkowitego powrotu do sytuacji sprzed pojawienia się COVID-19. Marta Jastrzębska, TVP 3 Bydgoszcz. Zanieczyszczone tereny pozachemowskie w Krajowym Planie Odbudowy. Na likwidację tzw. bomb ekologicznych, czyli na rewitalizację obszarów poprzemysłowych, rząd chce pozyskać pieniądze z Unijnego Funduszu Odbudowy. Polska może otrzymać w sumie 57 miliardów euro w postaci dotacji i pożyczek na wsparcie przedsiębiorców, innowacje, a także ochronę środowiska. Krajowy Plan Odbudowy jest właśnie konsultowany m.in. z samorządowcami. Tymczasem w maju ma rozpocząć się budowa instalacji, która powstrzyma rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na terenach po byłym Zachemie.
To ma być przełom. Po latach mówienia o remediacji terenów pozachemowskich staje się ona faktem. W styczniu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podpisała umowę z wykonawcą. Budowa instalacji rozpocznie się w maju. Od września tego roku do połowy 2023 będzie ona pracować bez przerwy. Mówiąc bardzo obrazowo, oczyści grunt i wody podziemne na zasadzie zasysania wody zanieczyszczonej, oczyszczania tej wody i wtłaczania z powrotem do studni wykonanych w okresie wcześniejszym tej wody oczyszczonej, czystej. Instalacja ma oczyścić ze szkodliwych substancji powierzchnię ponad 26 hektarów, ale także stanowić barierę i tymczasowo powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się chmury zanieczyszczeń napływających ze składowiska Zielona w kierunku osiedla Łęgnowo i rzeki Wisły. Wartość projektu to ponad 90 milionów złotych i w większości współfinansowany jest z Unijnego Funduszu Spójności. Wpłynie to pozytywnie na obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, czyli zahamuje to przepływ tych zanieczyszczeń specyficznych dla działalności byłego Zachemu. To początek działań na tym terenie i zaledwie kropla w morzu potrzeb. Wstępnie naukowcy z AGH w Krakowie oszacowali, że remediacja wszystkich ognisk zanieczyszczeń i terenów skażonych może kosztować nawet 2,5 miliarda złotych. Szansą pozyskania kolejnych pieniędzy może być Krajowy Program Odbudowy. W projekcie dokumentu wpisano likwidację tzw. bomb ekologicznych i rewitalizację terenów poprzemysłowych, w tym bydgoskiego Zachemu. Czynimy takie zabiegi, żeby z tego planu pozyskać dodatkowe środki, bo ten temat po prostu trzeba rasa dobrze załatwić i tak, żeby on jak najlepiej służył mieszkańcom i po prostu go całościowo zrewitalizować, więc długa droga przed nami. Krajowy Plan Odbudowy jest właśnie konsultowany. Do projektu swoje uwagi zgłaszają m.in. samorządowcy. Zarząd województwa złożył do planu 42 projekty o łącznej wartości ponad 22 miliardów złotych. Na liście znalazły się m.in. rozbudowa Opery Nowa, a także projekty dotyczące rozwoju lokalnej infrastruktury kolejowej. Liczymy, że z tej puli chociaż część z tych proponowanych projektów znajdzie akceptację. Wszystkie łączy jedna cecha, one są i przemyślane, wynikają ze strategii rozwoju naszego województwa i gotowe do realizacji. Krajowy Plan Odbudowy to dokument niezbędny, by starać się o pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Do Polski ma trafić 57 miliardów euro w postaci dotacji i pożyczek na inwestycje, które pomogą pobudzić gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Zagrożenie powodziowe wynikające z zatorów lodowych zostało zlikwidowane, informują Wody Polskie. Dotyczy to nie tylko Wisły, ale rzek w całym kraju. Wydarzenia ostatnich tygodni wywołały ponowne dyskusje na temat budowy drugiego stopnia na Wiśle w regionie i są konkretne decyzje w tej sprawie, o czym Aleksandra Ciekot. Oczy całej Polski przez kilka tygodni skierowane były na okolice Zalewu Włocławskiego. Z kilkukilometrowym zatorem lodowym walczyły lodołamacze z Włocławka i Gdańska. Teraz sytuacja na Wiśle zdecydowanie się poprawiła. Rzekę udało się udrożnić. To nie oznacza, że prace monitorujące stan polskich wód zakończyły się. Wszędzie zatory zostały rozbite i rzeki płyną swobodnie. Oczywiście nie należy tego traktować, że nie będziemy mieli w przyszłości zagrożenia wynikającego z tytułu powodzi. Ale ten etap, który tak mocno był uwypuklony, a więc przede wszystkim w wysokie mrozy i duże opady śniegu przeszliśmy, wydaje się, suchą stopą, oczywiście poza tymi drobnymi podtopieniami. Wiceszef resortu infrastruktury ocenił, że taka sytuacja, jaka miała miejsce, czyli zagrożenie powodziowe spowodowane zatorami lodowymi i spiętrzona Wisła, to między innymi, i tu cytat, wynik wielu lat zaniedbań i braku inwestycji na Wiśle. Takim elementem modernizacji rzeki ma być budowa stopnia wodnego w Siarzewie, niedaleko Ciechocinka. Marek Grubarczyk dodał, że przetarg na projekt budowy tej inwestycji zostanie ogłoszony 15 marca.
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła stan polskiego ratownictwa medycznego. Raport za lata 2018-2019 wskazał szereg nieprawidłowości, z którymi medycyna ratunkowa mierzy się od dawna. Wśród nich są m.in. braki kadrowe. Problem dotyczy nie tylko medyków, ale też pacjentów. Długie oczekiwanie na przyjazd karetki, brak lekarzy, obciążenie SOR-ów pacjentami, którzy w 3/4 przypadków nie wymagają leczenia z zakresu medycyny ratunkowej. Z takimi problemami polskie ratownictwo medyczne boryka się od lat, mimo wprowadzanych zmian systemowych i zwiększonego finansowania. Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli za lata 2018 i 2019 nie zaskakują. Nasza kontrola pokazała skrajne przypadki, w których medycy pracowali nieprzerwanie przez 80 godzin. A lekarze karetek ratunkowych nawet 144 godziny. Jak wynika z raportu, w 2019 roku wykorzystano jedynie 10% miejsc przeznaczonych na kształcenie specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej. Chętnych do takiej pracy nie ma wielu i system jest na granicy wytrzymałości. Połowa lekarzy medycyny ratunkowej z regionu nie pracuje w zawodzie, wybierając inne specjalizacje. Od czerwca pomoc w ambulansach będą świadczyli głównie ratownicy i pielęgniarki. Na 93 karetki jedynie w 3 będą jeździli lekarze. Pacjent tego nie powinien odczuć, dlatego że spektrum działań w ambulansie P i S jest podobne. Poza tym ratownik medyczny pracuje pod nadzorem lekarza. To nie musi być nadzór bezpośredni. Natomiast to, co nazywamy leczeniem ratunkowym, może być dostarczone w SOR-ze. I ja myślę, że nasze wysiłki, nasze działania organizatorów opieki zdrowotnej powinny zmierzać do tego, żeby tych lekarzy było dość w SOR-ach. Kontrola NIK objęła lata 2018 i 2019. Przeprowadzono ją w 5 województwach. Wyniki raportu wskazują, że na Kujawach i Pomorzu limity czasu dotarcia ratowników na miejsce zdarzenia były w większości przestrzegane. W województwie jedna karetka przypada na 21 tysięcy mieszkańców. To najlepszy wynik w kraju. Obecnie czas oczekiwania na ambulans ze względu na pandemię wydłużył się. Ta pomoc przyjeżdżała później, ale przyjeżdżała. Jeżeli chory nie mógł dostać się do szpitala, na przykład nie wiem, w Bydgoszczy czy w Toruniu, to był transportowany gdzie indziej do szpitala dedykowanego. Zespół ratowniczy po każdym wyjeździe musi odkazić karetkę, to jest pierwsza rzecz, a druga sprawa, zespoły ratownictwa medycznego też muszą się stosownie przygotować, czyli założyć kombinezony, założyć maseczki. Dziś mieszkańcy miast średnio oczekują na karetkę 9 minut, a nie 8, jak zakłada ustawa. Na obszarach wiejskich to średnio kilkanaście sekund ponad normę. Jagoda Rogatty, TVP 3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co przed nami? Radni Włocławka przyjęli uchwałę zwalniającą właścicieli firm z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Kościół świętego Jakuba w Toruniu odkrywa swoje kolejne tajemnice. Umowa podpisana, most uniwersytecki będzie podparty. W najbliższych tygodniach wykonawca rozpocznie ustawianie wzmocnień, by później drogowcy mogli ruszyć z naprawą uszkodzonych elementów przeprawy. Koszt podparcia zamkniętej trasy to blisko 2 miliony złotych. Pierwsze elementy wzmocnień już zostały pod trasę uniwersytecką zwiezione. W sumie powstaną tu 4 dodatkowe podparcia, 2 od strony ulicy Toruńskiej, 1 przy dworcu PKS i 1 w Brdzie. Inżynierowie zaznaczają, że to wzmocnienie wymaga najwięcej pracy. Teraz trwają jeszcze prace projektowe, ale w kolejnych tygodniach podparcia będą ustawiane. Na zrealizowanie całego zadania pierwszego etapu podparcia mamy 8 tygodni. Podparcia zlokalizowane są w miejscach zadysponowanych przez pana profesora Żółtowskiego w ekspertyzie. Wcześniej podobnym systemem wzmocnione zostały wiadukty przy ulicy Wojska Polskiego. To uniwersalne rozwiązanie, choć za każdym razem budowniczy muszą ustalić, jaki ciężar wzmocnienia mają dźwigać. W ekspertyzie profesor Żółtowski wykazał, że mocowania lin spinających konstrukcję wyginają się. Z tego powodu trasa uniwersytecka miesiąc temu została zamknięta. Utrudnienia szczególnie odczuli kierowcy, którzy stoją w korkach przy ulicy Kujawskiej i Wojska Polskiego niemal o każdej porze dnia. Żenujące, powiedzmy to wprost tak naprawdę, bo coś, co budujemy w XXI wieku i wydaje nam się, że mamy technologie bardzo zaawansowane. Komputery pomagają w budowie i okazuje się nagle, że ta trasa uniwersytecka jest nieprzejezdna. No strasznie żal tego tak naprawdę, bo to powoduje dodatkowe korki na mieście, stres wśród kierowców.
dla nas jakby praca jest bardzo utrudniona. Drogowcy zapewniają, że prace postępują w najszybszym możliwym tempie, tak by jak najszybciej trasę uniwersytecką ponownie otworzyć. Utrudnienia jednak potrwają jeszcze kilka miesięcy. Prowadzimy negocjacje z wykonawcą, żeby ustalić koszty dalszych prac naprawczych, bo tak naprawdę ten cały etap będzie złożony z dwóch części. Pierwsze to podparcie, a drugie to prace naprawcze, które będą prowadzone do jesieni. Całkowity koszt naprawy mostu uniwersyteckiego znany będzie po podpisaniu umowy z firmą, która remont wykona. Bydgoszcz, Mateusz Dul. Włocławscy przedsiębiorcy mogą liczyć na kolejne wsparcie. Podczas sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zwalniającą właścicieli firm z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia na miejscu. Puby i kluby wciąż są zamknięte, a restauracje w większości dalej działają na wynos. Stąd pomysł, by zwolnić przedsiębiorców we Włocławku z drugiej opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu w lokalach. Było zbyt mało czasu, żeby zrezygnować z pierwszej raty, bo do 30 stycznia tą pierwszą ratę przedsiębiorcy musieli zapłacić. Stąd też prezydent podjął decyzję o tym, żeby przygotować uchwałę, że miasto zrezygnuje z drugiej raty. Samorządy mogą decydować o zwolnieniu z opłat na podstawie przepisów przeciwdziałania skutkom koronawirusa. W lokalu nie można przebywać, również nie można spożywać alkoholu, więc myślę, że to jest krok w dobrą stronę. My oczekiwaliśmy i oczekujemy, że tych pomocy dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla tych, którzy wynajmują mieszkania czy lokale od miasta, będzie po prostu troszeczkę więcej. Radni także większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie budowy w centrum miasta pomnika poświęconego marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz zmian w budżecie miasta na 2021 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej do 2035 roku. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Zadziwia i zaskakuje. Kościół świętego Jakuba w Toruniu odkrywa swoje kolejne tajemnice. Dzięki prowadzonym przez 8 lat badaniom archeologicznym udało się ustalić wiele szczegółów dotyczących życia dawnej ludności i odkryć cenne artefakty. Od lat fascynuje wielu badaczy, nazywany perłą architektury całego Pomorza. Pierwszy raz w historii archeolodzy z UMK sprawdzili to, co skrywa jego wnętrze. Dzięki badaniom na terenie kościoła świętego Jakuba ustalono m.in. jakie były początki nowego miasta Torunia. Mieliśmy ogromną rolę w budowaniu kultury Europy. I te badania właśnie to pokazują ku naszej ogromnej radości. Całe spektrum małych zwykle, czasami mało reprezentatywnych, ale bardzo typowych elementów kultury materialnej z przeszłości Torunia mamy. Do jednych z najcenniejszych znalezisk należy fragment kamiennej misy chrzcielnej, która może pochodzić nawet z drugiej połowy XIII wieku. Badania potwierdziły, że jest to wabin gotlandzki. Jest to absolutnie wyjątkowy zabytek. Jeśli nie najstarszy, to na pewno jeden i to nielicznych kilku zabytków, najstarszych zabytków nowego miasta Torunia. W trakcie badań odnaleziono także tysiące szczątków dawnych mieszkańców Torunia. Pozwalają one określić wygląd, styl życia, a także najczęstsze choroby ówczesnej ludności. Z punktu widzenia antropologicznego są to materiały też rewelacyjne. Pozwoliły w dużej mierze uzupełnić też taką białą plamę na mapie Torunia, przede wszystkim w zakresie wiedzy o dawnych mieszkańcach Torunia, bo do tej pory po prostu z tego miejsca praktycznie nic nie było, więc to jest bardzo ważne. Monografia podsumowująca prace badawcze ukaże się na przełomie 2021-2022 roku. Badania zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Toruń, Olga Taraszka. 14 osób z regionu uhonorowanych stypendiami artystycznymi. Pomoc finansowa na łączną kwotę 75 tysięcy złotych trafiła m.in. do profesjonalnych instrumentalistów, plastyków, fotografów, tancerzy czy opiekunów zabytków. W pierwszym naborze o stypendium marszałka ubiegały się 102 osoby. Pracuję w muzeum w Grudziądzu i otrzymałem stypendium z ochrony zabytków, a dokładnie do książki, którą przygotowuję na temat przedwojennych pomników i tablic pamiątkowych Grudziądza. Bo okazuje się, że do dnia dzisiejszego nie powstała publikacja opisująca, taka poważna publikacja opisująca właśnie takie pomniki z okresu pruskiego i okresu
polskiego. W czasie mojej pracy zawodowej miałam okazję współtworzyć Muzeum Toruńskiego Piernika. Po przeprowadzce do Bydgoszczy ta pasja pozostała i stąd pomysł na to, żeby zaproponować utworzenie szlaku piernikarskiego w naszym województwie, który będzie zawierał takie ważne miejsca związane właśnie z piernikami. Gram na skrzypcach i fortepianie oraz komponuję. Stypendium przeznaczę na uczestnictwo w konkursach, m.in. kompozytorskich. Moje utwory wykonywała m.in. Symfonia Warszawia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie oraz m.in. Toruńska Orkiestra Symfoniczna, wielu znanych muzyków z Polski, z Niemiec. Stypendia artystyczne, których wręczanie kontynuujemy już od wielu lat. W tym roku podjęliśmy decyzję o przyznaniu 14 takich wyróżnień, stypendiów finansowych. Mają one charakter roczny i są związane z realizacją konkretnych projektów artystycznych. Poeci, pisarze, tłumacze literatury, a także osobowości świata kultury z całego kraju są od lat gośćmi kawiarni literackiej w Bydgoszczy. Mimo pandemii ten szczególny salon nie przerwał swojej aktywności, przenosząc ją na pewien czas do internetu. A historia spotkań zapisywana jest w specjalnych almanachach poetyckich. Właśnie ukazał się czwarty z nich, zatytułowany Chwile uchwycone. Tak wyglądały spotkania w kawiarni literackiej w Bydgoszczy w czasach przed pandemią. Bardziej i mniej znane nazwiska przedstawicieli polskiej literatury przyciągały szerokie grono czytelników chcących poznać na żywo ludzi pióra i tajniki ich warsztatu pisarskiego. A wśród 134 gości kawiarni, której siedzibą jest Dom Kultury Modraczek w Bydgoszczy, byli m.in. poeta Tomasz Jastrun, tłumacz literatury angielskiej Ryszard Długołęcki czy Agata Passent. W czasie pandemii z literackich spotkań nie zrezygnowano, tyle że na razie oglądać je można za pośrednictwem internetu. Pojawiają się u nas naprawdę dobre nazwiska i z tego jestem bardzo dumna. Ba, nawet Polacy z zagranicy, bo mamy bydgoszczankę, która mieszka w Japonii od prawie 20 lat, która u nas wystąpiła. O kulturotwórczej roli kawiarni literackiej świadczą nie tylko same spotkania z pisarzami, ale też wydawane sukcesywnie almanachy poetyckie. Zawierają one wiersze, prozę i fotografie autorów przyjeżdżających do Bydgoszczy na spotkania. Najnowszy tom, czwarty, zatytułowany Chwile uchwycone, właśnie ukazał się na rynku księgarskim. Kawiarnia literacka swoim bywalcom, którym literatura nie jest obojętna, przyznaje też specjalne, honorowe odznaki. Cały czas staramy się spotykać z naszą publicznością, zarówno na żywo, stacjonarnie, jak i w internecie. 14 rok naszej działalności rozpoczęliśmy 134 spotkaniem, na którym promowaliśmy ostatni nasz almanach Chwile uchwycone. Kawiarnia literacka w Bydgoszczy jest też organizatorem konkursów poetyckich i miejscem promocji młodego pokolenia pisarzy. Przygotowywane właśnie 135. spotkanie z pisarzem planowane jest jeszcze w sieci, ale czytelnicy wierzą, że niebawem będą mogli posłuchać na żywo zapraszanych autorów. W czasie pandemii bowiem takie spotkania mają nie tylko walor edukacyjny, ale dla wielu osób wręcz terapeutyczny. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. Czas na sport. Maciej Pieszczyński, dobry wieczór. Dobry wieczór. Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Katarzyna Skowrońska połączyły siły. Dwie wybitne reprezentantki kraju rozpoczęły wspólny projekt, w którym chcą wspierać dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe do aktywności i rozwoju fizycznego i umysłowego. Sport nam dużo dało. Osiągnęłyśmy wiele sukcesów, chociaż też poznałyśmy smak goryczy i chcemy to dzieciom pokazać, bo dzieci nas nie słuchają, tylko dzieci nas naśladują. Więcej na ten temat w naszym serwisie powieczornym wydaniu zbliżeń. Wcześniej na naszej antenie Regionalny Tygodnik Sportowy. Dziś gośćmi programu będą Adam Góral i Szymon Kowalik ze Sportisu KKP Bydgoszcz oraz windsurferka Zofia Klepacka. Początek o godzinie 19. Bocian Maciek przyleciał już do swojego gniazda w bydgoskim Łęgnowie. Jak co roku jego obecność nie tylko zwiastuje pomyślność mieszkańcom osiedla, ale też szybkie nadejście wiosny. Oznaka, że przychodzi wiosna w końcu. Chyba dzisiaj pierwszy dzień, bo wczoraj wracałem, wczoraj nie było. On chyba jako jeden z pierwszych przylatuje tutaj w rejon tutaj Bydgoszczy.
Później przylatuje samica, czy jak to tam się zwie, tam fachowo, nie wiem dokładnie, ale i później są młode, nie? No właśnie jest bocian, ale czy będzie wiosna? O pogodzie na najbliższe dni Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Nadchodząca noc na Kujawach przyniesie gęste mgły i osadzającą szać, przez co warunki na drogach będą utrudnione. Jutrzejszy poranek na Kujawach zapowiada się pochmurnie, mglisto i chłodno, bo z temperaturą od zera do maksymalnie 1 stopnia. W ciągu dnia niebo rozpogodzi się i nie zabraknie słońca. Temperatura przyjemna od 9 do nawet 10 stopni. Warto wykorzystać tak słoneczną aurę, bo według prognoz synoptyków od czwartku czeka nas zmiana pogody. Do Polski wielkimi krokami zbliża się chłodny front atmosferyczny, który w najbliższych dniach przyniesie opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Tak więc w marcu jak w garncu. Więcej informacji już za chwilę. Do zobaczenia. A wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam. Do widzenia.